Mierzy prawie 16 metrów długości i niemal 11 metrów szerokości. Mowa o moście w Zalasowej na ulicy Tarnowskiej, który remontowany był przez 10 miesięcy. Mieszkańcy od końca stycznia mogą już z niego korzystać, ale teraz został on oficjalnie otwarty. Takich inwestycji w powiecie w ostatniej kadencji, w ostatnich 5,5 roku było dużo. Dlatego pozwoliliśmy sobie dzisiaj pokazać, że to, co obiecujemy, po prostu realizujemy. Chcemy pokazać, że nasza ekipa, nasza drużyna do Rady Powiatu, ale też i do województwa jest po prostu skuteczna. Tworzymy bardzo wygodną sieć dróg komunikacyjnych w całej Małopolsce na każdym szczeblu, poczynając od dróg krajowych, dróg wojewódzkich, które są w gestii województwa małopolskiego, ale także właśnie przez te drogi powiatowe, jak ten piękny odcinek tutaj w Zalasowej, dofinansowujemy remont dróg dojazd do pól. Po co? Wszystko czynimy po to, żeby w Małopolsce można było w zrównoważony sposób rozwijać się każda lokalna społeczność. Ja chcę bardzo serdecznie podziękować w imieniu mieszkańców gminy Ryglice, ponieważ to jest kolejna potężna inwestycja, która została zrealizowana w gminie Ryglice. Oprócz dróg przebudowaliśmy 3 mosty, z czego się bardzo cieszę, bo to przecież służy naszym mieszkańcom, służy ich wygodzie w dojeździe do pracy, w dojeździe do różnego rodzaju instytucji. Co ważne, ta inwestycja to nie tylko podniesienie komfortu dla podróżujących przez Zalasową i gminę Ryglice, ale także ochrona dla mieszkańców przed powodzią. Koszt to blisko 3 miliony 750 tysięcy złotych. Środki pochodziły m.in. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Taki dwóch gospodarzy jak starosta Tarnowski oraz burmistrz Ryglic Paweł Augustyn, to w powiecie naprawdę rzadkość. To jest duet, który tworzy dobry wizerunek powiatu tarnowskiego, dobry wizerunek województwa małopolskiego. Tak ważna inwestycja, inwestycja wielomilionowa mogła się tutaj dokonać. To świadczy o dobrych gospodarzach, o dobrym gospodarzu staroście powiatu tarnowskiego, ale też dobrym gospodarzu miasta, gminy Ryglice. Mówię tutaj o obecnym panu burmistrzu, panu Pawle Augustynie. Przez kilka lat swojej pracy sprawił, że przede wszystkim ta infrastruktura drogowa w gminie Ryglice bardzo się poprawiła. W wydarzeniu udział wzięli również kandydaci do Sejmiku Województwa Małopolskiego Angelika Świtalska i Agnieszka Kapek, a także przedstawiciel wykonawcy inwestycji.